Dzień dobry, dzisiaj trochę pogramy chociażby w najnowszy PUBG, ale nie uprzedzam już tytułów. Wywołałem PUBG do tablicy. Zaprezentowane PUBG New State wyszło 11 listopada i już Google Play ma ponad 10 milionów pobrań. Co tutaj nowego? Po pierwsze, nowe silniki odpowiadające za poruszanie postaci. Jeżeli graliście w klasyczną wersję, to początkowo będzie wam trudno się przesiąść, bo tutaj wszystko dzieje się jakby dwa razy szybciej. Movement trzeba sobie wypracować, ale ja szczególnie miałem problem ze strzelaniem. Tutaj przydałaby się Motorola Edge z ekranowymi przyciskami na zgięciu. To do gamingu naprawdę było coś. Dodano nowe formy komunikacji, jak na przykład podnoszenie ręki, jak już ktoś nas potraktuje śrutem. Mapka też jest odświeżona, ale na razie rozegrałem kilka rozgrywek, więc podejrzewam, że więcej smaczków wyjdzie po czasie. Czy poprawiona, ostrzejsza grafika jest lepsza, jak to twórcy mówią? Nie wiem. Moje oko przyzwyczaiło się do poprzedniego wyglądu, ale pewnie i teraz potrzebuje czasu. Możecie się zgłębiać w cały ten świat dookoła rozgrywki, aczkolwiek ja wchodzę w ten tytuł dla samej rywalizacji na mapie. Nie wiem, czy pamiętacie serię gier od nazw kolorów. Pokazywałem edycję Green. Jeżeli lubicie logiczne tytuły, to Here wpasowuje się w intelektualny wysiłek z kategorii gier niepowtarzalnych. W sensie poziomowo, ale wymagających od gracza trzeźwego spojrzenia na każdy poziom z osobna. To taki trochę test na inteligencję, niekoniecznie do porannej kawy, gdy mózg dopiero opuszcza wyimaginowany śpiulkolot. Gdy już nie ma opcji, żeby wpaść, jak przejść dany poziom, no nie da rady. To za obejrzenie reklamy dostajemy podpowiedź, ale czasami jak rzucą jakąś, to takie patrzycie na ten ekran i mówicie: ehe, no co ty nie powiesz. Ten tytuł tutaj ląduje dla urozmaicenia, bo same strzelanki czy platformówki być przecież nie mogą. Grafika sama w sobie jest prosta, jest monochromatycznie, a kolory podejrzewam, że po prostu przeszkadzałyby w skupieniu. Mi dobrze się grało i polecam zerknąć. Tak, może i takich wyścigówek jest wiele, ale ta jakość wyjątkowo jest przyjemna w odbiorze, może dzięki grafice albo po prostu ogólnej grywalności tego typu gier. Nie wiem, ale spędziłem z nią sporo czasu, oczywiście nie jest to rekordowo, bo PUBG to moja miłość, więc także trudno jakąkolwiek grę wprowadzić do rywalizacji właśnie z tym tytułem. Z czasem tutaj możemy odblokować kolejne tryby oprócz samej rywalizacji z innymi zawodnikami. Nie zabrakło trybu małej gry czy zbierania itemków w zamian za wierność tytułowi. Możemy ulepszyć brykę i ogólnie postać, co by twórcy mogli na nas trochę zarobić. Jeżeli nie chcecie wydawać pieniędzy, to diamenty można zdobywać wykonując dodatkowe zadania. Ot taki zabijacz czasu. Na pewno nie jest to tytuł do sięgania po niego w pierwszej kolejności tuż po przebudzeniu. Nagrałem o tej grze na TikToku, ale nie siadło to specjalnie, a ja uparcie twierdzę, że dalej to fajna gra dla fanów Squid Game, więc powtórzę ją tutaj. Wertowałem wiele gier nawiązujących do tego serialu i żadna nie miała tyle sensu co ta. Musimy wykonywać zadania z serialu, które się z każdym kolejnym wykonaniem komplikują. Nawet jest dzierganie ciasteczka. Ogólnie zamysł jest lepszy niż kolejna strzelanka. Pierwszy raz w grze lubiłem przegrywać, bo przy okazji takiego Coffin Dance pojawia się rewelacyjna muzyczka w tle. Polecam się wsłuchać. Jeżeli nie oglądaliście lub nie jesteście fanami serialu, to od razu darujcie sobie ten tytuł, bo nie jest to na tyle wow, żeby się w nim zagłębić. A po drugie, jeżeli nie oglądaliście, to możecie sobie zepsuć serial takim srogim spoilerem. Niemniej warto sprawdzić, jeżeli faktycznie ten serial lubicie i oglądaliście. Kolejna propozycja jest połączeniem robotycznego świata ze współdzielonym uniwersum z innymi graczami. Latamy robotem po mapie, na którym spotkamy graczy o podobnym poziomie. Eksplorując planetę, napotykamy na złowieszcze roboty, które nas atakują i wykorzystując swoje skille, mamy za zadanie je eliminować. Zabicie robota czasami wyrzuca nam elementy ekwipunku, które przydadzą się w późniejszej walce na arenie. Oprócz tego jest wykonywanie konkretnych misji w innym świecie, także to takie dodatkowe rozgrywki. Gra jest rozbudowana i spokojnie może zająć kilka tygodni, ale z drugiej strony nie stracicie dziennie po kilka godzin, bo aż tak bardzo angażująca nie jest. Polecam spróbować, bo sobie w nią ostatnio pogrywam. Może wam też się spodoba. Takie moje luźne weekendowe propozycje. Jeżeli coś ostatnio fajnego wpadło na wasz telefon, to możecie tytułem podzielić się w komentarzu. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.